Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Program powstaje również przy wsparciu marki NeoTools, oferującej profesjonalne narzędzia motoryzacyjne. Wspiera nas również Corteco, producent masy uszczelniającej EVO 300. Dzień dobry. Cześć. Długo żeśmy na to czekali. No jest, już jest, w końcu jest. iSIM, proszę Państwa. Dzisiaj rozbierzemy skrzynię iSIM-a. Jest to skrzynia z tego oto Opla. Ja nie mogłem powstrzymać uśmiechu, dlatego że zawsze jak widzę auto w kolorze budyniu, no to to, co mi przychodzi od razu do głowy, no to jest oczywiście berlińska taksówka. Czy jakaś tam niemiecka taksówka. Coś tam, no około 400 ma na liczniku. Tak? Tak. Skrzynia już była robiona, bo to jest nieoryginalne. Zobacz, tutaj mamy. Zawsze jak są oryginalne te iSIM-ki, to one są czerwonym takim silikonem składane takiego koloru, jak kiedyś u babci w oknach kit był, wiesz, taka jasna czerwień, nie? Mówisz, około 400 tysięcy przebiegu skrzynia. Wiesz, że tak popatrzyłem sobie trochę na to auto, bo to jest w miarę świeży samochód. Co to jest, jakiś 18 rok? Coś takiego. Dobra, nie będziemy tutaj skubać tego za bardzo. Nie, bo jeszcze właściciel obejrzy. No. Ale tak przecież popatrzyłem na niektóre wiązki i wygląda na to, że to jest... Tak, to jest chyba 18 rok, ale tutaj na przykład wypatrzyłem wiązkę, która była wymieniana w ASO. Słuchaj, ona jest fabrycznie nowa, znaczy fabrycznie nowa. Ona była wymieniona na fabrycznie nową w 2021 roku, czyli gdzieś ten samochód był jakoś w miarę z sensem serwisowany i też po podłużnicach przodem nigdy nie walnął nic mocno. Dobra, ile to ma, jaki to jest silnik? Diesel. 2.0 diesel. Skrzynia ma 6 czy 8 przełożeń? 6. 6. TF80. W Oplu AF40. TF80. 81 SC dokładnie. Nie, TF80 SC. To jest oznaczenie iSIM-a, a Opla AF40. W czym jeszcze tę skrzynię mogę spotkać? Wszystkim. W Volvo, w Mazdach, w, nie wiem, w niektórych Fiatach nawet siedzi. To połowa Francuzów to ma. Więc 70% aut na drodze jeździ na tej skrzyni, nie? Okej, czyli bardzo popularna skrzynia. Bardzo popularna. A powiedz mi, jak często taka do Ciebie? Generalnie nie za często. Są tak falami, po 3 na raz, a potem 2 miesiące spokoju, nie? Ale Ty jesteś też chyba znany z tego, że nie lubisz się dotykać do japońskich skrzyni. Ale do japońskich samochodów, czyli Toyoty, Hondy, tego nie dotyka. Nie wiem, nigdy tego... Bardzo leci na głowę? Nie miałem tego nigdy w rękach, a mój nauczyciel mi kiedyś mówił, żebym daleko od tego stał, więc... Okay. No dobra. A ja jestem, wiesz, pilny student, nie? Czyli słucham cię. Skrzynie się zdarzają, a jak przyjeżdżają z jakimś problemem, to jaki to jest problem najczęściej? Nie jedzie do przodu, nie jedzie do tyłu, wali, szarpie. Przeważnie przyjeżdżają spalone, nie? Tutaj najczęściej serce pada, czyli sprzęgło. O nie! Jest też chyba oryginał nigdy nie regenerowany, a wręcz na pewno. Co za... No, weź sobie pomogę. Cierpki. Ta skrzynia nie jechała do przodu. Auto no jakoś tam w awarii przyjechało na którymś biegu, ale generalnie do przodu się ślizgało, do tyłu miało jeszcze siłę. Na pewno będzie forward spalony, a co więcej, to zobaczymy. Dobrze. Czyli rozumiem, że to jest taka typowa usterka, że po prostu ta skrzynia się pali, czyli palą się tarczki, olej się gotuje, ma zapach taki jak no jak one, gdyby w niej naprawdę w nich wymieniać olej, to one by dłużej jeździły, a tutaj się jakoś tej obsługi nie robi i one i tak 300 tysięcy żyją, nie? Okej, ale rozumiem, że należy ten olej wymieniać. Dynamicznie rozumiem, dlatego że... Najlepiej. Jest... Mamy takie fajne przyłącze oplowskie, to jest moment, jedna śrubka i mamy wejście, wyjście do grzejnika. Do grzejnika, w sensie do wymiennika ciepła, tak? Dokładnie. Czy to jest skrzynia, którą łatwo zdjąć? Tak popatrzę sobie, żeście tutaj ramę pomocniczą żeście zdjęli, bo to chyba jest rama Opel, więc rama pomocnicza. Ławka leży na ziemi, tak. No właśnie, jest. No nie, są szybsze, tak? To jest takie przykre do wyciągania. No i auto wisi, nie możemy nim wyjechać. Aha, bo jest podczepione tutaj. Tak. No tak, poduszka jest zdemontowana. Jest zdemontowana poduszka i jest silnik podparty na stojaku. Za 4 godziny roboty? No. Tak na spokojnie, wiesz, dużo rozbierania od góry, tam te akumulatory, to wszystko i potem od dołu. Okay.
Trzeba jeszcze zabezpieczyć silnik, żeby z poduszki nie wyszedł, bo taki tak, tam lewej, poduszka tak, wysunie się. A, bo on jest taki no, wciskany. To nie jest jakieś takie straszne, jakaś taka straszna rzecz, do ogarnięcia, nie? No tak, no, ale to. Ale górą tego nie wyjmiesz? Nie. Tylko dołem. Nie. No dobra. Te wszystkie Ople są takie przykre do wyjmowania. Sześciobiegówka, bardzo kompaktowa, nie? Mhm. Ale ciężka jak diabeł. Widziałem, że tutaj przy wnoszeniu na do mycia i potem tutaj na stół, to takie słyszałem stękanie. Mhm. Każda waży pod 100 kilo, jakaby nie była. Okay. Aluminium. Co się tutaj da zrobić, jak jest na samochodzie? Mówisz wymienić olej, okej, okay. To jest bardzo, bardzo łatwe i bardzo wskazane. A jeżeli chodzi o wymianę filtra? Czy absolutnie, to poruszymy później, jak otworzymy, bo bardzo często mam zapytania, dlaczego filtra nie wymienimy. Pokażemy, gdzie on jest i dlaczego go nie wymienimy. Czy jest tylko jeden filtr? Jeden filtr wewnętrzny jest smokiem na pompie i trzeba rozpołowić skrzynię. To mamy odpowiedź na pytanie, czemu się to gotuje w takim razie, tak? No, jeżeli sprzęgło straci, bo ono pierwsze zawsze traci tą swoją tarczę lock-upu i ona przypcha ten filtr, to potem już się dzieje falami, nie? Okay. Jak nie przyuważymy, to no, wszystko się zjada. Jak jest niewymienny i nie ma drugiego, no to rozumiem, że ten filtr siedzi tutaj tak długo, dopóki się tam nie zapcha, nie zabrudzi. Dokładnie. Tak w starym Jatku jeszcze była taka klapka, gdzie można było śrubokrętem przebić i jeszcze chwilę pojeździć, nie? A tutaj już nie ma. Dobra, to wiesz co, będę miał specjalną prośbę, nie wiem, co zobaczymy w środku, ale ja bym chciał zajrzeć do tego filtra w takim razie. Dostaniesz go do domu. Nie chcę, ale zajrzymy do niego. Dobrze, a jak już to jest na stole, to czy to jest łatwa i przyjemna robota, jeżeli chodzi o rozebranie? No tak. Okay. Ma czyli parę takich nie... niuansów, ale najgorsza nie jest. Trzynastka. Czterdziestka, nie, dwunastka. Wiesz, wszystkie Japończyki na dwunastkach żyją, nie wiem czemu. Parę torksów. Zaczynamy? Dawaj. Na samochodzie możemy zmienić, choć w niektórych pojazdach jest to trudne, sterownik, nie? Tutaj byli nasi śrubki poznaczone. No. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to nie było robione waso, wiesz, jeszcze w Niemczech, nie? Jak to była taksówka? No tak. Bo to tak wygląda trochę na... Tak wygląda, wiesz, właśnie z kontrolą jakości jakąś. No, to wygląda na takie, wiesz, uczciwe 15-17 tysięcy kilometrów miesięcznie. No i taki, wiesz, serwis w miarę regularny. Mhm. Muszę je trochę przywalić, bo one wszystkie są klejone. Ciemny olej. Mhm. Daj pomąchać. Proszę bardzo, już nie trzeba się schylać. Nie. Gorsze rzeczy tu wąchałem. No i tak, miska na silikon. Czy tam na jakąś masę uszczelniającą? No to fabrycznie tak jest, wiesz? Magnesów nie ma? Nie ma. Są tam później na mechanizmie różnicowym, na osłonce, nie? No dobra, i tu tutaj najlepiej, w idealnym świecie tutaj byłby filtr, nie? Tak. Ale go nie ma. Byłoby fajnie, gdyby był, aczkolwiek nie wiem, nie przewidzieli go tutaj. A to jest chyba też ten sam problem z tymi wcześniejszymi ICinami, nie? Czyli z tymi pięciobiegowymi, które były tam. Tak, tam filtr był tak samo, no. No właśnie, bo pamiętam, że ktoś kiedyś... Ta pięciobiegówka to jest skrzynia, której tu nigdy nie zobaczysz. Nienawidzę jej. Walczyłem kiedyś. Nienawidzę jej, nigdy nie będę tego naprawiał. Bo? Bo jej nienawidzę. Bo? Ciężko się to rozbiera, nie wiem. Nie, przewaliła mnie parę razy. Okej. Okay. Poza tym auta, które ją mają, to już nie warte są, żeby pchać po 7-8 tysięcy w skrzynię, nie? Są do tego części? Do tego? No. Tak, wszystko jest. Przynajmniej co tu jest 8. Czy sprzęgło regenerujesz, czy dajesz nowe? Na tą chwilę daję nowe. Gdyż? Jest w bardzo fajnej cenie. Gdyż? Tak mniej więcej, rzuć... Mam dostęp niecałe 1600 zł za nowe płacę. Ty płacisz, czy klient płaci? Ja płacę. Okay. No ale klient i tak rozwiązał. Też podobnie zapłaci. No to tak. Doliczymy przesyłkę. Regeneracja, rozumiem, jakieś 1300 coś takiego. 200-1300. No to faktycznie. Nie ma sensu. Nowe to nowe, nie?
Ostatnio mieliśmy taką przygodę, że trzy insignie mieliśmy i trzy insignie po 200-300 km wróciły na plac z uszkodzonym sprzęgłem. A sprzęgło było paragenerator. Tak, i tam była taka jakaś... Też nie winy regeneratora, ale wada tych tarcz lock-upu, które się odklejały. No, tak sobie strzeliliśmy w ciągu 4 dni, drugi raz 3 insignie. Na chwilę wyjąć. Na chwilę wyjąć, tak. I rozumiem, że wtedy zacząłeś się rozglądać za oryginalnymi, żeby to się więcej nie wydarzyło. Dokładnie. Za oryginalnymi sprzęgłami i okazało się, że są niewiele. Też sterownik dosłownie na kilka śrubeczek. Na czym się człowiek nauczy, jak nie na własnym błędzie. No tu rdza w tej skrzyni jest normalnie. No wyjdź. Coś tu nie tak, ten kabel pociągnęli. Całość. Co to znaczy? Takie skromne 3,5. Ale co to znaczy całość? No całe sterowanie hydrauliczne z zaworami. A, okej. Okay. Czyli w jednym bloku... Też bardzo fajnie jest dać nowe. Bo ono tutaj jest głównym powodem palenia się tych skrzyni. Ono się zapycha tym syfem. Ile kosztuje? Około 3,5 tysiąca. Okej. Okay. No dobra, to już mamy 4 tysiące, mamy 5 tysięcy w częściach już, nie? A jeszcze żeśmy nie weszli do środka. Czyli to jakaś dyszka będzie? No, tak na grubo licząc, jak się dużo nadzieje, to nawet 12 potrafi. Kręcę tym. Czyli jak ktoś chce, żeby tylko jeździło... Nie myślę, da się. Nie da się. Nie da się? Nie. Czyli... Nie, bo ona... Jeżeli coś pominiemy i źle zrobimy, to ona się za 2 dni zjara. Okej, okay. Czyli rekomendacja... A bywało tak, że nie pominęliśmy nic i też się potrafiły zjarać. A dlaczego? Teorię a propos IC na piątki. Nie mam 12. Dobra, to jak znajdziesz 12, to się podzielę swoją teorią. No mów. iSIM 5-biegowy. Parę razy w życiu zdarzało mi się taką skrzynię naprawiać. Znaczy nie ja osobiście, tylko gdzieś tam w samochodach kupionych do jakichś filmów. Mhm. Czy do ale one, tam było 1000 rodzajów części w tej skrzyni. Z jakiegoś powodu ta skrzynia po naprawie nigdy nie jeździła tak jak ona przed naprawą. Dokładnie. I zawsze to były jakieś takie, wiesz, jakieś takie drobnostki. Niby wszystko było okej. Okay. Do tyłu jechało, do przodu jechało, biegi zmieniało, ale źle to robiło. Znaczy tak, wiesz, czujesz, mam kontakt z testówkami całe życie, mm-hmm. więc jeździłem tymi samochodami, jak były nowe i pamiętam, że nigdy w życiu by mi nie przyszło narzekać na to, że skrzynia jakoś tak niefajnie zmienia biegi, że gdzieś jakoś poszarpuje czy coś. A z tym 5-biegowym iSinem worek pieniędzy wsadzony, wiesz, telewizja tak, i nigdy nie było fanu, nie? I nigdy to nie jeździło tak dobrze, jak powinno. Wstyd brać pieniądze. Nigdy, nie? A z tymi szóstkami też tak jest? Czy jest lepiej? A szóstki, to mamy też tu swoją teorię, jak złożymy, włożymy do auta, to należy wyjechać na plac i zostawić do jutra. Z włączonym silnikiem? Nie, postawić. Nie wiem dlaczego. Zawsze, jeżeli od razu pojadę na jazdę próbną, to jest brzydko, a następnego dnia jest ładnie. Taki zabobon. Czy jest to jakaś adaptacja? Tylko zerowanie do wartości fabrycznych. Czy to nie jest tak, że ta skrzynia się uczy, musi się przyuczyć, musi się przyzwyczaić? No musi się douczyć podczas jazdy potem, nie? Ale... Czyli zerujesz ją i ona ma prawo przez pierwszy dzień, czy tam 2 dni, nie wiem, 500 km jeździć trochę inaczej. Mhm. Ale potem powinna już... Też czasami jak mamy tu blisko i klient jest dobry i rozumny, to dajemy, żeby sam jeździł, nie? Aha. Tylko nie przeginać, nie przegrzewać.
też silikon. Tu pod tą blachą są magnesy, zaraz ci pokażę. Dobra, i tu masz filtr. O, tu. No dobra, ale słuchaj, czysto hipotetycznie, jakby ktoś przyjechał, powiedział, słuchaj, działa dobrze, ale aha, mam 200 nalatane i chcę jeszcze 200 zrobić, wymieńcie mi filtr. No to musimy to teoretycznie jesteście w stanie zrobić. No musimy ją wyjąć. Tylko musicie ją wyjąć i tak, rozpołowić. Tak. A pewnie jeszcze raz połowić, no to to sprzęgło wymienić. Ale to się da zrobić bez remontu. O, jest jeden magnesik. Zapomnieli wsadzić jeszcze dwóch. Powinno być trzy. Powinno być trzy? Tak, powinny być trzy. Gdzieś im zginęły. Gdzieś im zginęły, tu nie leżą. Ale ładne, ale patrz. Japoński odlew. Kurde, no nie, nie to co te nasze. Europejskie. Pamiętam do tej pory, po prostu nie mogłem się nadziwić. A to wygląda naprawdę zarąbiście. Jakość. No, to jest... Odlew jest piękny. Magnesów nigdzie nie ma. Nie. Nie, klej jakiś taki dziwny. Później będziemy się skrobać nożem. Poczekaj, muszę sobie wziąć z powrotem zakrętarkę. I będziemy jechać już do środka. Śmierdzi. Śmierć. No i to jest cały stator. Aha. Tu mamy pompę. Wytłumacz jeszcze, co to jest stator. Stator, podstawa. Okej. Okay. Posadzenie wszystkiego. I tutaj mamy, no wiele nie zobaczysz, siatkowy założyli, tańszy. Bo to ten filtr był raz wymieniany, bo skrzynia tak, była robiona. Tak, bo skrzynia okay, była robiona, musieli go wyjąć. A możesz go gumówką otworzyć? Zobaczymy, co jest w środku. No właśnie niewiele. Gimadło goli. Nic. Zapchany nie był, no. No ale trochę sypu jest. No jest. Ubrudziłem się. No bardzo ci... Nowy damy szmaciany. Bo to jest jakiś zamiennik? Ojoj, ojoj. Słuchaj, zamiennik? Tak. Aha. A to jest. A ty dajesz oryginał? Nie. Zobacz. Jak tu rdza wstąpiła na... Ja to zaraz wyjmę. Czemu takie rzeczy się dzieją? Przecież to woda. Chyba woda. Jak woda? Gdzieś po jakichś wiązkach? Po czym? Może niemiecka powódź? Zjarany. Kompletnie. To ten forward, o którym mówiłem, spalony na pył. To są niskie biegi. Mhm. 1, 2, 3, chyba jeszcze 4, nie wiem. Oj, 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 oj. No tak, kurna, to tak. Kurczę, faktycznie. To jest tyle rdzy, jakby to naprawdę było po powodzi. Dużo rzeczy trzeba wyjąć, żeby to porozbierać. Ale skoro wszystkie tarcze już wyjąłeś? Nie. A, już jeszcze jest tam dużo, bardzo. Musisz to rozebrać. Muszę. Proszę. Ale rozumiem, że to perłarki się, znaczy, że, ten, że te niskie biegi się zużywają najbardziej. No tutaj zjarany był. To są niskie biegi, to jest kosz forward, czyli jazdy do przodu, nie? I to nie powinno być czarne, rozumiem? Nie, on, ten zabierak w nim siedzi, to zobacz, jakie tu temperatury wystąpiły. Okay. To jest do użycia jeszcze, czy trzeba wymienić? Jak poczyścimy, to możemy użyć, no. Ale znajdę gdzieś ładniejsze. Tryby wszystkie? Trybowo to tu się nigdy nic nie działo w tych skrzyniach.
Że co? Że kto? Ale smród. Bokawka? Tak, to właśnie. Musiało być waso robione, bo przecież tego nigdy już nie ma, jak to jest po kimś. Trzeba ładnie je wyzbierać. Taka, taka podkładka jest chyba, tak? Tak, taka kontrująca, ale to się nigdy nie odkręciło. Bo jest podkładka kontrująca. No ale są takie skrzynie, które się same rozbierają, nie? No musimy kiedyś taką nagrać. A miałem ostatnio DQ381. O, jeszcze stoi na podnośniku. Jeździ, ale brzydko, jakieś błędy wyrzuca, wiesz, i tak nie, podrzuciliśmy sterownik, nie ma poprawy, nie chce się zaadoptować i rozbieramy ją, a w środku garść gruzu, cała pompa start-stopu rozleciana. I też znowu szczęście, że nie poszło w tryby, nie? W choinki. Pneumatem byś tego nie odkorkował? Zaraz będę to korkował pneumatem, tylko jak jestem za szybki, to potem muszę przecinakiem korkować. Okay. Okay. To są mocno dokręcone śruby. Okay. No słychać to kopnięcie, faktycznie mocne. Te muszę już tym drugim, a jedną w ogóle ręcznie. Do tej nie dojdziemy. Kątowo jakoś nie? Nie, normalnie klucz i młota. No ta jedna to jest taka ciekawostka potem przy składaniu, bo ona jest jedna krótsza. Aha, jak je pomylimy, to tam się w zasadzie nic nie stanie, tylko sterownika się nie da założyć. I trzeba rozbierać. Nie lubisz, ale widać, że nie robisz tego po raz pierwszy. Nie, te już są spoko, nie? Okay. Ale tak jak właśnie te pięciobiegówki w Volvie, wałek główny miał 21 mm średnicy, w Renówce 22. Ten milimetr powodował takie problemy. Wiesz, szybko składamy, a nie daj Boże mieć tego trochę więcej na stole. I tamtą skrzynię na pewno kiedyś widziałeś, jak się rozbiera. Ją się z trzech stron rozbiera. Nie, to taka przykra praca. Tak. Mówię, kilka robiłem i zawsze to była porażka. Dlatego ja nie chcę tego naprawiać. Bo to zawsze jest porażka. To też jest okej? Tak, to zawsze jest okej. A co to jest to? Czujnik obrotów? Okej. Tutaj mamy taki jeden. Zegarek ładny. Cieniutki. Właśnie w tym sensie ładny, że wiesz, ciach i już. Tam jeszcze dzisiaj się będę bawił na drugim stole, 62 TS z dziurą jest. To Chrysler? Nie, to Chrysler. Zobacz, jak miska pogięta postrzałowo, tam się rozleciała. 62. O tutaj. No, żeśmy tak myśli, chyba kiedyś. No. I tam leży już druga obudowa przygotowana, mamy to zweryfikować i przerzucić bebechy. Czego to? Wojadżer jakiś? Nie wiem nawet. Czyli przyjechało bez samochodu. Przyjechało za. A dajcie mi mojego ściska. Planetarka kiedyś coś? Czy...
jeszcze za mało. Taka ugrzana jest. Amulet jednostronny. To też mi się nigdy nie zepsuło. Główna planetarka. Chyba nie wyglądasz na nią? Nie. To też zawsze działa. A to tak jak mówiłeś, tryby... W starej pięciobiegówce wiecznie te panewki wyłaziły z tych wałków, prawda? No jest. Tak, to jest też, też pamiętam. A, tak patrzę jeszcze. No dobra, tutaj odlew troszeczkę brzydszy. No to nie ma znaczenia. Nie, ja wiem, tylko tak wiesz, tutaj aż przyjemnie było popatrzeć, jak to wykończone jest. Te taczki zawsze są dobre, choć te są zużyte. Taką widać tu taksówkę. To są tacze, o których... Tamte? No. Może wsteczny? Tu są wysokie biegi. 4, 5, to jest tak zwana parasolka. I tu chyba jest w porządku. Nie? Znaczy, z tarczami. Brudne, ale... To się brzydko otwiera. Też do wymiany. Też zjarany. Komplet tarcz musi iść. Mhm. No, widzisz, jakie płaskie, ale przykładki do uratowania. Wszystkie tarcze, wszystkie uszczelnienia, wszystkie tłoki. Wszystkie tłoki? O, możemy otworzyć parasola, pokażemy jak... Właśnie tłoki wyglądają w tej skrzyni. Tylko poczekaj, troszkę go. Już ładniejszy, nie? Tak na szybko, na praskę. Tam jest woda w tej skrzyni. Okej, okay, ona była myta miękką ciśnieniową przed chwilą. Może to trochę przez to. Ale no nie, rdzy tam nie zrobiliśmy tu. No nie, właśnie, nie? Ale to może po prostu jak ją robili, to ją źle uszczelnili. Może gdzieś, ale to wtedy olejem wykapała. Kurczę, no wiesz, takich typowych usterek w Insigni i w Oplu, to ja bym powiedział, że z chłodnicy się przedostanie glikol do skrzyni. Aha. Ale to glikol nie powoduje rdzy. No tak. Nie? No i to też na glikol nie wygląda, nie? Tutaj ewidentnie trochę wody, trochę wody tutaj zostało. Kamień. Kamień, to znaczy kamień. Tak twardy, warga że... gumowa. Aha. To jest simmering jakiś? To jest tłok. Tłok. Czyli uszczelnienie. To co nam tarczki ściska. I tu drugi. Jeszcze sprężyna się rozleciała. Zawsze się rozlatuje. Nic to się z tym nie dzieje. Przy składaniu złożymy. Tu też warga wyciechana. I tak każdy ten zespół ma swoje tłoki. Możemy nowe pokazać w pudełeczku, ale to jest na internecie. Wszystko widać. No pokaż to pudełeczko. Pudełeczko. Tu już części rozumiem zamówione wszystkie. Damy zestaw tłoków. Potrzebne uszczelki na każdy koszyk. Nowy filtr. Okay, papieżany. No, wygląda lepiej niż tamten. No. Bo tamten jest środkowy jakiś. Tak. Tak. Uszczelkę na miskę możemy założyć, nie musimy. Tam się i to, co najważniejsze, czyli zestaw teflonów na skrzyni. A gdzie te teflony się działy? A po kolei one są... Przegapiłem. Kurna. Boże, gdzie on jest? Tu na statorze mamy dwa. Aha. Tu mamy trzy. Okay. Tu mamy dwa. Czemu są ważne? Bo one trzymają ciśnienia. A, okej. Okay. No i niejednokrotnie przez to się to wszystko pali. Tu na dole jeszcze mamy dwa na statorku z drugiej strony. Czy te uszczelnienia teflonowe to zamienniki czy oryginały? Zamienniki. No. Ale dobre. Słuchaj, krótkie podsumowanie w takim razie może. To nie będzie tania naprawa, nie? Nie, to tutaj, nie ma tutaj wszystko jest skończone. W dyszce nie ma szansy się zmieścić. Nie, jeszcze z nowym sterowaniem w życiu. Mhm.
Czy to jest dobra skrzynia? Tak jakbyś miał to tak powiedzieć. Tak. Tak, tylko trzeba tak. wymieniać olej. Tylko trzeba wymieniać olej. Jak w każdej filtr, praktycznie. To byś w ogóle jeszcze było zarąbiście. No dokładnie, no. Okay. Tutaj wiesz, nie wiem kiedy ta naprawa była, nie wiem jaki był zakres naprawy. No na pewno była rozpłowiana, nie? A co tam więcej się tu zrobiło? Czy po naprawie został wymieniony sterownik na nowy? Czy bo tutaj pierwsze problemy zaczynają się właśnie od niego, nie? On się w środku zapycha i gdzieś te ciśnienie nie domagają. A potem zaczyna to wszystko się A potem się to gotować, zaczyna wszystko palić. Gotować. Chociaż to też już jest druga generacja tego sterowania, troszkę lepsze są, nie? Przykre chyba w tym wszystkim jest to, że no to jest kupa forsy i kupa też waszej pracy, bo z tego co widzę, to właśnie wiesz, to jeszcze te teflony, wiesz, powyciągać to wszystko, powymieniać. Kupa pieniędzy, żeby to uzbroić w nowe części, mnóstwo waszej pracy. A fura nie rokuje. A to nadal Opel, nie? Który, no da. Wiesz, którego jak włożysz 12 tysięcy, to wcale nie podniesiesz jego wartości o 12 tysięcy. Ale wiesz, ale jest Volvo XC60. No tak. Do chyba 15 roku to siedzi. Ale z napędem też? Czy tylko tak, przód? I przód, i napęd. Tak. A faktycznie, bo skrzynia kątowa jeszcze tak. wtedy do tego dochodzi. Te wszystkie XC90. Fordy. Ale nie wiem, czy Volvo w związku z tym, że tam częściej te samochody jeżdżą na serwis, czy to nie jest, czy to jest trochę lepsze Volvo częściej? Chyba właściciel Volvo właśnie jeździ na serwis jeździ i na coś, serwis, tam, coś tam robią, nie? Też właśnie takie wrażenie. Coś tam robią z tym. Łukaszu, bardzo Ci uprzejmie dziękuję. Skrzynia iSyn sześciobiegowa, szalenie popularna. Jeszcze ciekawostkę powiemy. No. S-Maxy. No. Małe dzieci, nie? Sklep jest z zabawkami. No. No to R-ka jest. Widzę. Długo trwało, zanim dobrałem tryby. Okej. Okay. O, was. O, jaka przyjemna cisza. Mhm. Jeszcze jedna ciekawostka. S-Max. Oliftowy. Power. Nie wiem, do 14 roku. Power Shift. Jeżeli będzie miał 2.2 diesla, no to wiadomo, że iSyn. To siedzi iSyn. Tak, tak. No można kupić. Tak, dokładnie. To można kupić. Jedź pan stąd! Łukaszu, bardzo Ci uprzejmie dziękuję. Proszę bardzo. Do następnego. Cześć.